Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z grą Satisfactory. W dzisiejszym odcinku oczywiście kontynuujemy dalszy rozwój naszej fabryki. Tak jak mówiłem w odcinku poprzednim, spróbujemy usprawnić niedawno powstałą dodatkową gałąź produkcji ramy modularnej, czyli o tutaj. Tego właśnie. Zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału, a gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu. Życzę wam miłego oglądania. No i jedziemy. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you. Na początek muszę się lepiej temu przyjrzeć i zobaczyć, co mogę zrobić, żeby przyspieszyć produkcję stali. Jedną z rzeczy, które bym mógł zrobić, jest oczywiście zainwestowanie w bateryjki. Ale zastanawiam się, czy nie warto by też było trochę pogrzebać i zrobić tutaj szybsze taśmociągi. Więc zanim pójdę szukać kolejnych bateryjek, bo w tym celu trzeba znaleźć ślimaki, to zrobię sobie szybsze taśmociągi. Żeby zrobić sobie szybsze taśmociągi, trzeba oczywiście pójść po potrzebne materiały. Muszę znaleźć teraz tylko magazyn, gdzie ja trzymam te części potrzebne akurat do... Już jesteśmy. Tu mamy. I trzeba wziąć tego trochę. Lepiej wziąć więcej, mieć zapas, niż biegać potem 15 razy. A to, co będzie w nadmiarze, to oczywiście odniesiemy z powrotem do magazynu. Dobra. I teraz tak, taśmociąg, ale ja potrzebuję taśmociąg inny. Trójeczka. Mógłbym robić też czwórkę. No, to by nie było głupie. Tego mam też przecież dużo. Bardzo dużo. Chyba. Teraz zobaczymy. Nie no, tutaj stoją. Nie ma tego bardzo dużo, ale tutaj cała linia produkcyjna stoi. Dobra, więc zrobimy... najwyżej zrobimy trójkę. Kiedyś potem pewnie przyspieszy się, jak taka będzie potrzeba, do jeszcze szybszej. Myślę, że na razie trójka i tak spokojnie wystarczy. Okej, ale tu jeszcze trzeba wszystkie poszczególne inne też na taśmociąg 3 zamienić.
Jak skończymy ten taśmociąg tutaj modernizować, to wtedy zajmiemy się szukaniem ślimaków na kolejne bateryjki. Ok, więc mamy zrobione. I teraz trzeba będzie poszukać tych ślimaków. Zobaczmy, ile mamy miejsca. No nie, więc muszę wrócić to do magazynu, bo mi tu nie wystarczy miejsca na ślimaki. Jechał był ten magazyn, co mnie teraz interesuje. I jeszcze wyżej. Oczywiście warto sobie część na wszelki wypadek zostawić, ale też nie za dużo, nie? Żeby nam to nie zajmowało potem za wiele miejsca. Dobra. To można sobie jeszcze jakoś poprzykładać. To niewiele dało. Że nie jest źle. I musimy teraz poszukać kolejne ślimaki. Z ślimakami jest tyle dobrze, że je, powiedzmy, z daleka widać. Ale to wcale nie... O, już widzę kilka. Tam są. Ale to i tak, że tak powiem, no, nie skraca dystansu, który musimy przebyć. A ja jeszcze nie mam na tyle rozwiniętej tutaj technologii, żeby tutaj jakieś mieć fajne pojazdy transportujące. Więc musimy po prostu iść z buta. Oho, oczywiście wiedziałem, że tutaj coś się na pewno pojawi. Jakieś stworki. Chyba wszystkie nieściany, że tak powiem, ubite. Jakieś złoże jest czegoś? Nie. Ja muszę mieć jakieś złoże pod tym. Dobra. Będziemy szukać tych ślimaków. Potrzebujemy przynajmniej tyle, żeby nam wystarczyło na 3 bateryjki. Przynajmniej tyle.
Oczywiście lepiej było więcej znaleźć, nie? Mam też trochę fundamentów, w razie czego bym się budować sobie jakieś... O! Statek. Zobaczymy, co to ciekawego będzie. Silnik. Przewód. Już za mało miejsca? Kurde. Co ja tu mogę wyrzucić? To? To? Jakieś takie mniej przydatne rzeczy. To? O, wyrządko. Akumulator potrzebuje prądu. Ha, ha, ha. Skąd ja ci prąd tu wezmę? Ech. Może tu w przyszłości jakoś zajdę. O, jest pierwszy ślimaczek. Dobrze. Zielony. No to mamy na jedną bateryjkę. Potrzebujemy trochę więcej. Potrzebujemy na trzy. Tam jest chyba żółty. Albo tylko tak słońce pada. Tam jakiś chyba jest. Jakiś na drzewie jest. Czy to jest jakaś lornetka? Musi być. Że nigdy z niej nie sterowałem. Latarka. Pink. Może nie ma lornetki. Jest tylko latarka. Skaner zasobów niepotrzebny. Więc chyba nie ma latarki. Tam jest kolejny ślimak. No, widzicie, drodzy widzowie, ta gra nie jest wcale taka banalnie prosta. Wymaga pomyślunku. Oto jest żółty nawet, co dobrze, byśmy zdobyli teraz już na dwie. Bo z żółtych można dwie bateryjki zrobić. Dobrze, że ja mam ten plecak. Jejku, jak to ułatwia transport. Przemieszczanie się i poruszanie. Bardzo, naprawdę bardzo to ułatwia.
jest lisi maczek. Niestety zielony, nie żółty. Musimy jeszcze przynajmniej jednego znaleźć. Bo potrzebujemy przynajmniej 3 bateryjki. Szkoda, że nie ma takiego skanera, nie? Ślimaczku. To by się bardzo przydało. Robię pstryk i pokazuje się ślimaki na mapie. Tam jakiś jest, a to jest daleko. Może gdzieś na tym będzie, na tej skale. Zobaczymy, czy to mu się uda wdrapać. Ojejku, to są głupie, one strzelają razem. Ale ślimaki lubią być w takich głupich miejscach, nie? Jest! I to tam jest ten najlepszy. Tam jest ten najlepszy. Jeszcze nigdy takiego fioletowego nie miałem. Jak on tu jest strzeżony, zobaczcie, nie? Widzowie. Oho, ho, ho. Trudno się dostać. Ale nie dziwnego, słuchajcie, ten fioletowy ślimak, który jest tam na górze. Z jednego takiego można zrobić aż 3 bateryjki. Ja jeszcze nigdy tego fioletowego nie udało mi się zdobyć. O, i tam też kolejny jest. Te ślimaki są takich często właśnie różnych poukrywanych miejscach. I trzeba się nawet gimnastykować, żeby je zdobyć. Jest! Super! O, tam jest też jakiś statek i żółty ślimak, ale ja nie dolecę. Nie dolecę. Dobra, musimy... Mamy tyle ślimaków, ile chcieliśmy, nawet więcej. Więc musimy teraz wrócić do bazy. Najpierw w taki sposób, żeby nie zginąć po drodze. Dobrze, że mam ten plecak, więc to dużo ułatwia. Bez niego bym pewnie zginął. Po drodze widzę jest tamten ślimak, więc myślę, że spróbujemy sobie go też zabrać.
No tak, tu oczywiście jakieś są stworki. Będą przeszkadzać. Czy wystarczy mi napęd z... A, nie ma tak dobrze. To jest za wysoko. Więc będę musiał pewnie zrobić sobie jakąś rampę, by tam wejść. Ale na szczęście zebrałem z sobą fundamenty, więc sobie zbudujemy tutaj rampę. Myślę, że stąd już mi wystarczy, żeby podlecieć na... Okej, wystarczyło. Te tereny są bardzo ładne, jak widzicie. O, ładnie też wygląda moja fabryka z daleka. Jest ślimaczek kolejny. Ciekawy jestem, co jest tam. Tak się bardzo wyróżnia. Tam też jakiś statek jest. Dobra. Tu kolejny jakiś pojazd. Tu. Trzeba by jakiś pochodzić, pozbierać. Ale teraz mamy już potrzebne ślimaki i zadbamy o to, żeby przyspieszyć ten proces produkcyjny. Trochę żeśmy przeszli. Poszukiwanie tych ślimaków, ale warto było. Tu się wydobywa wapień, z którego się potem robi cement. Cement jest nam potrzebny do fundamentów. Ok. Ale chyba trzeba będzie jeszcze przeanalizować tego ślimaka. Potrzebuję 25 tych. No dobra. Więc na razie sobie będę radził tymi, co mam. Za mało miejsca w ekwipunku. Pilotowego sobie odłożymy.
akurat 3. I na początek trzeba tutaj wyrzucić, żeby się tych sztabek więcej produkowało. No i dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Drodzy widzowie, jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału. A gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!